Jak będą wyglądać tegoroczne święta u Was? Czy Wy już coś planujecie? W tym roku bardzo stacjonarnie. Zostajemy w Polsce, mamy zobowiązania zawodowe. Ja prowadzę Dzień Dobry TVN w Sylwestra, więc nie bardzo mam jak wyjechać po świętach, skoro muszę być z powrotem na Sylwestra w Warszawie, gdzie przygotowania do programu to nie jest tylko dzień prowadzenia programu, ale również dzień wcześniej szczytywania dokumentacji, uczenia się wszystkiego, więc w tym roku jesteśmy na miejscu, więc na pewno będziemy mieli pięknie udekorowany dom, bo mm, kocham ten moment, jak zobaczyłam dzisiaj te choinki, to mówię, Boże, jak jest pięknie, już się nie mogę doczekać ozdabiania roku, w tym roku domu. No bo to są pierwsze święta w nowym domu. Tak, to prawda. To są pierwsze i ten dom, w którym teraz jesteśmy, jest taki wdzięczny pod dekoracje świąteczne. Naprawdę, bardzo, jak weszłam do niego, to od razu zobaczyłam, gdzie będzie stachońka, jak będą rozłożone girlandy, więc już nie możemy się tego doczekać. To co z prezentami? So, jeszcze powiem Ci szczerze, że nie myślałam o prezentach w tym roku. Największym prezentem dla nas, i mówię to zupełnie poważnie, będzie taki spokojny czas, który spędzimy razem. My ostatnio mamy totalny galop. Co więcej, do świąt zapowiada się, że ten galop nie, nie, nie się nie zmniejszy. Jesteśmy ciągle w rozjazdach. Radosław w nowej pracy, więc też ma dużo więcej obciążeń i czasowych, ale też i emocjonalnych. Dokładnie to samo, co ja mam. W Dzień dobry, że nie tylko czas, ale jeszcze ta uwaga. Więc pomysł, że spędzimy razem kilka dni pod rząd, uwaga siedząc na kanapie, jest dla nas najpiękniejszym pomysłem i najlepszym prezentem. O czym marzy Radosław? O kolejnym dziecku, ale to jest marzenie, które się nie spełni.